Panie profesorze, w czasie tegorocznego Kongresu Zdrowia Publicznego był pan autorem wystąpienia plenarnego dotyczącego medycyny stylu życia. W tym roku ten kongres po raz pierwszy ma taki wymiar naukowy. Młodzi naukowcy z całej Polski prezentują pracę również w tej dziedzinie. Dlaczego tak istotne jest, żeby ta medycyna stylu życia się rozwijała i żebyśmy mieli takie twarde dane na ten temat? Medycyna stylu życia to jest w mojej opinii klucz do sukcesu prewencyjnego, ale także terapeutycznego, czyli ja rozumiem medycynę stylu życia, przede wszystkim medycynę prewencyjną i o tym mówiłem. Jest wiele elementów, które decydują o tym, że możemy zachować i jak najdłużej utrzymać zdrowie, po to, żeby żyć dłużej i lepiej. Kluczowe są dwa elementy i o tym mówiłem, czyli aktywność fizyczna, która jest lekiem, który zalecał już lekarz polskich królów, czyli Wojciech Oczko. Jeden z kampusów naszej uczelni znajduje się przy ulicy Wojciecha Oczki, a drugi to jest właściwy sposób żywienia. Celowo nie używam słowa dieta, chociaż dieta w tym swoim źródłosłowiu greckim znaczy styl życia właśnie. Czyli rozumiemy nie tylko sposób żywienia, ale także związane z tym inne okoliczności, chociażby bilansowanie tej nadmiernej diety, bo jesteśmy świadkami tego, że dostęp do żywności smacznej, taniej, która sprawia przyjemność, jest powszechny. Wobec tego, jeśli nawet zgrzeszymy czasem, to musimy to zbilansować zwiększoną aktywnością fizyczną. A to, że młodzi ludzie często z naszego koła, my jesteśmy przy klinice, powstało pierwsze koło medycyny stylu życia. Dr Daniel Ślisz, jeden z adiunktów mojego zespołu, był takim animatorem tego projektu i studenci, którzy jeszcze studiują, część z nich skończyła studia, bierze udział w różnych projektach, które badają zwyczaje chociażby studentów, swoich kolegów po to, żeby ocenić, czy oni mówiąc o tym stylu życia rzeczywiście przestrzegają tych zasad. Panie profesorze, ale też otwiera się jakby kolejny bardzo istotny obszar medycyny stylu życia, mianowicie nawyki osób starszych i też styl życia osób starszych, bo społeczeństwo się starzeje, więc tutaj ten obszar do penetracji naukowej też się otwiera ogromny. A starość jest trudna do zdefiniowania, tak naprawdę nie zależy wcale od początku numeru PESEL moim zdaniem, ale także od pewnego myślenia o tym, co to znaczy. I myślę, że właśnie utrzymanie sprawności intelektualnej, fizycznej, zdrowotnej jest związane właśnie z przestrzeganiem pewnych zasad, o których mówimy. I tu znowu kluczem jest aktywność fizyczna. Ja polecam, jeśli miałbym wybrać jeden lek, często o tym mówimy, pytają mnie o to, to pewnie bym wybrał ruch właśnie, bo on bilansuje wszystkie niezdrowe nawyki, które są związane z wystąpieniem chorób przewlekłych, otyłości, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca miażdżycy. Gdyby nam się udało wypromować aktywność fizyczną u osób starszych również, to pewnie one by jak najdłużej utrzymywały dobry stan zdrowia. Chociażby polecamy teraz kilka projektów naukowych, przeprowadziliśmy, które dotyczyły Nordic Walking, czyli marszu z kijami. Ten marsz z kijami to jest bardzo godna polecenia aktywność fizyczna, która pozwala na przykład osobom starszym utrzymać równowagę, nawiązywać relacje towarzyskie, to są grupy, które ćwiczą. W związku z tym znowu ruch na pierwszym planie. Bardzo dziękuję.